Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Prey. Oczywiście kontynuujemy naszą przygodę i będziemy lecieli. Do ładowni. Właśnie z Kevina, do Kevina. Oddać mu obrączkę. Stamtąd możemy wyjść na zewnątrz Talosa. I zeskanować koral. O dziwo, Kevin ma... Aha, ja wiem, pokażę mi na windę, dobra. O właśnie. Patrz, pułapka ładunku, sukinsyn. Pułapki pozostawiał, nie? Będzie spokój, nie? Gdzieś ta parowa chodzi, ale waliczko. Jedziemy na dół do ładowni, oddać obrączkę. Tam jest wyjście na zewnątrz. Skanujemy koral, wracamy do Alexa. Co będzie dalej? Nie mogę się doczekać. A wy? Ten koral jest akurat wyżej, ale chyba, ale fuck it. Dolecimy. Trochę długo się wczytują te lokacje, nie? Też tak dziwnie. Ale spoko. Znaczy, to nie jest jakoś mega długo, ale... Miałem wrażenie, że już teraz w grach to raczej te ładowanie między lokacjami to nawet czasami rzadko się zdarza w grach z otwartym światem, nie? Miałem takie wrażenie przynajmniej. Jest Phantom. Jest pułapka też z kurwysyna. Motherfucker. Już sobie chyba i tak nie ulepszę lepiej. Tego. No można. Jakbym miał rusznikarstwo, to bym, kurde, tutaj jeszcze mógł... 12 zestawów mam.
Mógłbym, kurde, zrobić z niego potwora, wydaje mi się. Rusznikarstwo 1 wymagane, nie? Tu mam wszystko ulepszone. Pistoletu nawet nie warto. A gdzie ten koleś? Czemu mi go nie zaznacza? Tam na dół się schodzi. Dzień dobry, miło cię znowu widzieć. Diagnozuję, masz chyba za sobą ciężki dzień. Już niedługo czujesz się lepiej. Okaz zdrowia. Proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety dla pacjenta. Państwa opinie są dla nas bezcenne. Oj. Trzeba uważać, bo ten skurwiel, ciekawe gdzie on się chowa. Chętnie bym go znalazł. Do ładowni, nie? A co to, kurde, co stoi? Kurwy syny. Ładownia. Mnożą się ci obcy tutaj, kurde. Ciekawe, co to za jednostkę tutaj przysyłają też do nas. No nie będą zadowoleni raczej. Trudno, żeby byli, nie? Dobra, jest Kevin. Gdzieś tam. Nicole, a więc nie przeżyła. Ja... Nie musiał pan tego robić, ale... Dziękuję panu. I Morgan, jestem ci winien przeprosiny. Po twoim odejściu do symulacyjnego, Sara poprosiła mnie, żebym dyskretnie dowiedział się czegoś od personelu w psychotronicznym. Za długo to trwało, ale... Odkryłem, że jesteś w laboratorium. Wbrew swojej woli nie wiedziałem. Gdy już wiedzieliśmy, Sara zaczęła działać przeciw twemu bratu, ale wszystko się posypało. Powinienem był się w to zagłębić, z powodu ryzyka, które podjęłaś. Przepraszam. Wbrew swojej woli w laboratorium byłem? Czego się dowiaduję, kurde? Nie wiem, czy temu, kurde, można ufać Wajdakowi teraz. Mi się wydaje, że już teraz sam nie wiem, nie? Czy to ja byłem ten bardziej jebnięty, czy on? Czy obaj? Bo teraz to już nie wiem, naprawdę. Chyba wszystko. Tak czy siak, zrobimy tak jak mówiłem na razie. Będziemy szli w tym kierunku.
Wykryto mikrograwitację. Myślałem o tym nagraniu, które pokazał ci Alex. Twój brat sądzi, że ta wersja ciebie to prawdziwy Morgan. Ale dlaczego? Tylko dlatego, że była pierwsza? Jeśli ktoś cię stworzył, to chyba prawdziwym tobą jest ten, który realizuje zamierzenia swojego stwórcy. Wiem, kto i po co mnie stworzył. A ciebie ktoś stworzył, Morgana? Powstałeś w jakimś celu? Jeśli nie, musisz stworzyć sobie cel. Albo nie mieć żadnego. To dziwne, że wiem o tobie tak wiele, a jednak nie mam pojęcia, w co wierzysz. Musisz zdecydować, Morganie. Kim jesteś? No tak. Jest jeszcze opcja, że skoro my żeśmy się znaleźli w laboratorium wbrew własnej woli, z jakiejś paki, i nie wiem, jak to się miało niby odbywać, w jaki sposób. No to tam przez te eksperymenty nam trochę też odbiło i może to nagranie ostatnie, jak wy jesteśmy to jest trochę jebnięci, to jest właśnie... Gdzie ten węzeł jest? Ja pierdolę. Splatacze. Wykryto mikrograwitację. Myślałem o tym nagraniu, które pokazał ci Alex. Twój brat sądzi, że ta wersja ciebie to prawdziwy Morgan. Ale dlaczego? Tylko dlatego, że była pierwsza? Jeśli ktoś cię stworzył, to chyba prawdziwym tobą jest ten, który realizuje zamierzenia swojego stwórcy. Wiem, kto i po co mnie stworzył. A ciebie ktoś stworzył, Morganie? Powstałeś w jakimś celu? Jeśli nie, musisz stworzyć sobie cel. Albo nie mieć żadnego. To dziwne, że wiem o tobie tak wiele, a jednak nie mam pojęcia, w co wierzysz. Musisz zdecydować, Morganie. Kim jesteś?
Więcej tych naboi chcę. Kurde, ale zżarło 80%, więc z drugim będziemy musieli się bawić inaczej. Wszystko się przyda. Nie ugryzło go nawet. Kurwa, ile ich tu jest? Się nazywa splatacz. Fala negacyjna, psychoszok. Kombinezon uszkodzony. Nie gadaj, że muszę tam iść jeszcze raz. Jak się tam wchodzi?
tu jest może. Ja się wjebałem. Gdzie jest ten drugi koral? Niebezpieczne warunki atmosferyczne. Tak, 91 metrów. Tędy mam znowu wejść. Może zobaczymy inne wejście gdzieś. Ale raczej nie. Pierdolę, skąd ono się w ogóle wzięło, nie? Głupio mi zapisywać teraz. Jak tyle życia straciłem. Znalazłem, no dobra. Znalazłem.
Dobra, to tak się trzeba. To jeszcze tych operatorów dobrze oklepię. Niebezpieczne warunki atmosferyczne. Zrobimy tak. Ładunek EM ich powinien tych operatorów powinien mi uspokoić. Ja poleciałem do jasnej. Naokoło. Ci spaczeńcy gdzieś tu, kurde. Już sobie zapisałem teraz. Latają. Szkoda, że do pistoletu nie mam. Lepiej. Kurde, szkoda, że nie mam do pistoletu ani do lepika, bo te cystoidy jebane będą tam, ale... Trudno. A kurwa, nie to. To jest to samo miejsce, kurde. Tworzenie się wspomnień. Badanie ukończone. Doskonała robota. Pozostaje tylko uspójnić dane, gdy już je prześlesz. Trudno stwierdzić na podstawie analizy skanowania, ale... Poczekaj. Co to? Jakiś... wyzwalacz wbudowany w koral. Chryste. Morgan! Wracaj do mojego biura. Musimy przesłać te dane. Natychmiast! Sam siebie jebam. Ale się wpakowałem, co? To na tym nagraniu tylko taki, kurde, potulny się wydawał ten Alex, coś mi się wydaje. Też.
No niestety będziemy musieli poczekać do następnego odcinka, zanim dowiemy się, co będzie dalej. Ciekawa gierka, ciekawa historia. Co będzie dalej, dowiemy się już niedługo. Zostawcie po sobie jakiś miły znak i do zobaczenia. Na razie. Posłuż się moim terminalem, by przesłać dane. Postaram się jak najszybciej uwzględnić je w projekcie nadajnika fal negacyjnych. Musisz uważać. Tyfony zaczną wyczuwać, że próbujemy zaszkodzić koralowi. Będą chciały cię powstrzymać. Na moim biurku jest coś, co powinno ci się przydać.